Halo, halo, tu ja mówię. A ja mówię głosem zakatarzonym, gdyż zachorowałem na chorobę chorobową. Choroba ta wykluczyła mnie z życia, wywaliła mnie do łóżka i postanowiła mnie przekonać o tym, że są rzeczy ważniejsze niż to, co ja myślałem, że jest ważne. Natomiast pomyślałem sobie też, że może warto byłoby skorzystać z okazji i opowiedzieć o tym, czym choroba bywa w chorobie, czyli jak sobie radzę, kiedy jestem chory, z czymś, z czego wyłażę, na przykład alkoholizm, narkomanię albo inne zaburzenia. Bo jak wiadomo, choroba w chorobie bywa trudna i mamy do czynienia wtedy z czymś, co nazywamy double trouble. Więc przez jakiś czas będziecie mieli okazję posłuchać mojego zachrypniętego i zakatarzonego głosu. Ja wiem, że może to być nie bardzo przyjemne, ale skorzystam z tej okazji i pokażę wam instrukcję obsługi choroby w chorobie. Teraz posłuchajcie muzyczki i pani Moniczki. A ja w tym czasie wysmarkam kinola. Robert Banasiewicz, terapeuta i pedagog. W terapii pracuje od 2004 roku. Jest absolwentem Olsztyńskiej Uczelni i Lubelskiego KUL-u. Jako ekspert uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych nadawanych m.in. w rozgłośni TOK FM, Radiu Olsztyn czy programie drugim Telewizji Polskiej. Zainspirowany książką Wiktora Osiatyńskiego pod tytułem Rehab, stworzył w 2016 roku prywatny dom terapeutyczny Rehab. Jak sam mówi, każdy jest wystarczająco dobry, żeby zmienić swoje życie dowolnie i w każdym momencie. Dziękuję pani Moniko. Taki eksperyment. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No to teraz błysnę wiedzą paramedyczną. Oczywiście z otchłani internetu. Że choroba to jest dynamiczna reakcja ustroju na działanie czynnika lub wielu czynników chorobotwórczych prowadzących do zaburzeń naturalnego współdziałania tkanek i narządów, a w następstwie do zaburzeń czynnościowych i zmian w funkcjonowaniu poszczególnych narządów i całego ustroju człowieka. Taka to mądrość? Oczywiście, że mój organizm zareagował gwałtownie na czynniki chorobotwórcze i w ogóle w człowieku mnie boli wszystko. I rzeczywiście doszło do zaburzeń w całym układzie człowieka. Ja już kiedyś mówiłem o chorobie i o chorowaniu i o tym, że bywa ona takim pomocnikiem w życiu, zmianą tożsamości i takim towarzyszem, z którego ja już nie chcę zrezygnować. No bo załatwia mi wiele spraw, z wielu obowiązków mnie wyłącza, pozwala innym ludziom się mną opiekować, staje się centrum uwagi, no i właściwie zaczynam mieć schorowania korzyści. Ale dziś chciałem powiedzieć o takiej chorobie, co to przychodzi znienacka i jest wredna i uciążliwa swoją krótkoterminowością. Układa mnie w pozycji horyzontalnej, nie na tyle długo, żeby się do tego przyzwyczaić, ale na tyle wrednie, że zaczynam myśleć. A jak wiadomo, w procesach psychoterapeutycznych myślenie bywa pułapką i przeradza się w myślaki. Jednym z elementów takiej oceny, analizy, zdrowienia są tak zwane wyzwalacze. Dla mnie choroba, czyli przeziębienie, gorączka, trudności z zasypianiem, bóle stawowo-kostne, to był zawsze jeden z wielkich wyzwalaczy, gdyż bardzo mocno kojarzył mi się z głodami heroinowymi. No i w związku z tym powodował w mojej głowie różne pogonie myślowe. Spadał mi poziom koncentracji, poziom zainteresowania różnymi rzeczami, więc trudem przychodziły mi te tak od dawna wyczekiwane sposoby spędzania wolnego czasu, jak na przykład czytanie książek czy oglądanie filmów. Ja po prostu nie mogłem się skoncentrować, z nosa kapało, oczy łzawiły, mięśnie bolały. Wiadomo oczywiście, że jak mężczyzna jest chory, to on nie jest chory, tylko on walczy o przetrwanie. Jest to prawda mniej lub bardziej, ale mnie nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żebym ja zobaczył, czy ja umiem już chorować. Bo mam wrażenie, że to jest sztuka chorowania.
Oczywiście, że głównym powodem, dla którego dzisiaj mówię o chorobie i mojej chorobie, i o moim chorowaniu, jest właśnie moje chorowanie. Ale nie tylko, bo to chorowanie somatyczne jest bardzo mocno wpisane w rozpoczynanie zdrowienia tego emocjonalnego, tego zdrowienia poszukującego sensu życia. Bo jak tylko odstawiam substancje psychoaktywne, bądź jakieś tam zachowania kompulsywno-obsesyjne, to natychmiast w to miejsce, w tę pustkę, którą pozostawiły te odstawione rzeczy, zaczyna wypełniać choroba somatyczna, jakieś przeziębienie, jakaś infekcja. No to pewnie związek z tymi leukocytami, limfocytami, tą całą odpornością, która jest osłabiona. W momencie, kiedy są na obiegu substancje jakieś tam, no to one to wszystko stymulują i trzymają w kupie. Poza tym ja nie mogę chorować, bo ja muszę zorganizować ćpanie, więc ja nie pamiętam, kiedy byłem chory w momencie ciągu narkotykowo-alkoholowego. Ja zaczynałem być natychmiast chory po odstawieniu, czyli każdy detoks to były zapalenia uszu, jakieś inne infekcje katarogardłowe, jakieś grypy grypopodobne, grypopochodne. Jak tylko ktoś pojawił się nowy w ośrodku, to wszyscy chorowali, bądź większość, która miała jeszcze bardzo słabą odporność, i to były takie dość klasyczne rzeczy. Dlatego myślę sobie, że to chorowanie takie somatyczne wpisane jest bardzo mocno w procesy zdrowienia. Są też różne aspekty tego chorowania. Jednym z nich to właśnie proszenie o pomoc, kolejnym przyjmowanie tej pomocy, jakby taka zgoda też na opiekowanie się mną, możliwość odpuszczenia, rezygnacji, przekierowanie bądź przekazanie, to tak się pięknie nazywa w biznesie, oddelegowanie obowiązków na innych ludzi, obserwacja z daleka, żeby, wiecie, nie było tego, jak chcesz, żeby coś było dobrze zrobione, zrób to sam. Czyli te wszystkie perfekcjonizmy, obsesje kontroli, nadkontroli, one wszystkie się pojawiają właśnie w tym momencie. Moja bezsilność wobec tego, co się ze mną dzieje, moje powierzenie mojej woli, mojego życia opiece Boga. Sporo tych różnych rzeczy jest, więc myślę sobie, że jest sens gadania o chorobie. O chorobie w chorobie. Mam taki plan, żeby zaraz zapukać do następnego chorego, który obecnie także cierpi, do Arusia, więc puk, puk, puk. Aruś, jak twoje, how are you? Jak się masz? I w ogóle, jak ty chorujesz? Czy masz takie myśli wyzwalaczowe? Czyli na przykład, czy ci się pojawiają takie sufituwy, wiesz, bo no zakładam, że od czasu do czasu leżysz jednak w łóżku, bo samopoczucie jest gówniane i to zmęczenie i katar i coś tam. Ja wiem, że ty masz napęd zupełnie inny, nie? Ale od czasu do czasu no pewnie gdzieś to cię kładzie do wyra. Czy miewasz takie właśnie niebezpieczne akcje, takie loty narkotykowe? Generalnie ten stan przypomina mi mocno albo stan, że tak powiem, kacowy po alkoholu i jakichś tam narkotykach, albo przypomina mi stan po jaraniu marihuany. Wręcz jest identyczny. Ten taki ciężar na bani, te takie zmrużone oczy, i to jest tak, że ja często myślę o tym, że to jest bardzo podobne. Wiem, że jak byłem czynnym uzależnionym i paliłem marihuanę, to w sytuacjach, w których byłem chory i miałem gorączkę, to pamiętam za dzieciaka, jak mówiłem, że kurde, nie muszę jarać, bo to jest praktycznie taka sama faza. Teraz, jak jestem zdrowiejący, przede wszystkim pojawiają się myśli takie jak wódka z pieprzem, nie? Pierwszy ratunek na jakieś przeziębienie to wódka z pieprzem. Wódki z pieprzem, czy tam herbatki ze spirytusem, coś takiego, nie? No i poza tym ten stan takiego niepełnosprawności umysłowo-fizycznej, przypominający mi właśnie stan po używkach. Jest to takie, no takie trochę niesprawiedliwe, że muszę się tak czuć. Ten stan, gdzie naprawdę robię wszystko, żeby było zupełnie inaczej. A słuchaj, a udaje ci się pozwolić sobą zaopiekować innym ludziom, nie? Nie mam na myśli twoją żonę, znaczy narzeczoną, rodzinę bliską. Czy pozwalasz im się sobą zaopiekować? Pierwsza doba, tak, super, fantastycznie. Generalnie pierwszy raz mam taką kobietę, która o mnie dba i naprawdę no, biegała wokół mnie. No ale oczywiście już od przedwczoraj, jak 3 dni leżę, to zaczynają się, no zaczyna mnie to po prostu irytować. Jestem raczej z tych ludzi, którzy sobie wolą radzić samemu i nie lubię prosić o pomoc. Wiem, że to też żebym nie poprosił kiedyś o pomoc ciebie, to bym pewnie już nie żył, ale jeszcze ciężko mi jest się przyzwyczaić do tego, żeby prosić innych o pomoc. Poza tym ja jestem taki, że bym chciał wszystko sam.
że ja to dam radę i no, chciałbym być taki niezależny, doskonały. Doskonały. Okej. Ja mam podobnie. Parę rzeczy się nauczyłem już, w sensie takim, że już nie jest to dla mnie jakimś tam strasznym wyzwalaczem chorobowym i że jest, mogę to przeżyć. Już najbardziej boli mnie wyłączenie z rzeczywistości i taki brak wpływu na tę rzeczywistość. Wiesz, tutaj gdzieś ten perfekcjonizm taki mi się wkrada, że pod tytułem, jeżeli chcesz, żeby coś było dobrze zrobione, zrób to sam. I bardzo mi jest z tym trudno. Arkadiusz, dziękuję Ci bardzo za te parę słów. Nie wiem, czy to wyjdzie, ale pomyślałem sobie, że wykorzystam ten czas zakatarzenia i takiego, wiesz, głosu dziwnego. No dobra, bądź zdrów zatem, ducha nie gaś. Nie gaszę. Wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki do Ciebie. Dużo zdrowia. Bye, bye. No, pa. No i tak porozmawialiśmy sobie z Arkadiuszem, jak Polak z Polakiem, o chorobie, przy chorobie. Myślę sobie, że wielu z Was tak ma. Takie różne zachowania, niektóre fajne, inne niefajne, jakieś umiejętności nabywane, a inne może pomijane. Brakuje mi tu jeszcze w tej rozmowie kobiety, która by opowiedziała o tym, jak ona choruje, jaką ona ma umiejętność bądź instrukcję obsługi choroby w chorobie, ale może będzie to zachęta do tego, żeby gdzieś tam w odmętach internetów pod tą krótką audycją internetową napisać o tym, jak choruję ja, kobieta. Żeby nie było, że mistrzami chorowania jesteśmy tylko my, mężczyźni. Dziękuję Wam, moi drodzy, za to spotkanie, które nie było łatwe dla mnie. To nie było tak, że to wszyściutko, szybciutko poskładałem do kupy i na jednym tchu nagrałem. Otóż nie, zbierałem się do tego wiele dni, odkładałem, zabierałem, odkładałem, zabierałem, były chwilowe zrywy, potem porzucenia. Cierpiałem na jakiś taki pustostan mózgowy, kompletny brak myśli, pomysłów, złość, frustrację, czasem furię, zniechęcenie. A potem znowu się zbierałem, żeby nie zmarnować tego czasu chorobowego i nie pozwolić, aby choróbsko strawiło mój czas, moje pomysły, no i w ogóle moje życie. Zachęcam Was do takich prób, do takich zrywów w sytuacjach, w których jest słabo, jest gówniano. Czasem tak bywa, raz chorobowo, ale też czasem bywa gówniano niechorobowo. Żeby zrobić cokolwiek, może nie najwyższych lotów, może nie wyjątkowe takie, że spadną kapcie, ale zrobić cokolwiek, by nie zmarnować czasu, nie zmarnować życia, bo pociąg pojedzie i zostanę znowu sam na tym peronie, który znacie, z poczuciem goryczy niewykorzystanej szansy. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym w środku. Robert Banasiewicz, zagra muzyczka już bez pani Moniczki i dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam.